Cześć, witaj. Mamy dopiero marzec, początek roku 2022, a za nami już trzecia podwyżka stóp procentowych w tym roku. Czy jest się czego bać? Jak funkcjonować jako inwestor w środowisku wysokich stóp procentowych? I co dalej z rynkiem nieruchomości? Ja nazywam się Maciej Gołębieski i od 5 lat pomagam inwestorom kupować dobre mieszkanie na wynajem. I dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o bardzo ważnym aspekcie, a mianowicie stopach procentowych. Dużo się o tym mówi, jest dużo zamieszania na rynku, wiele komentarzy, wiele strachu, wiele niepewności. Ja bym chciał dzisiaj ten temat troszkę uporządkować i opowiedzieć Ci, jak ja to widzę. Nie jestem ekonomistą, choć mam takie wykształcenie, ale patrzę na to, co się dzieje ze stopami procentowymi w kontekście nieruchomości jako praktyk, praktyk najmu. Mamy ponad 120 mieszkań na wynajem, 800 pokoi, tym się zajmuję zawodowo od wielu lat, obserwuję rynek i rozmawiam z wieloma inwestorami, którzy kupują mieszkanie na wynajem, w związku z tym dla nich ten aspekt wzrostu stóp procentowych jest bardzo istotny i chciałem się z Tobą podzielić moimi przemyśleniami. Pozwól, że podzielimy dzisiejszą wypowiedź na trzy elementy. Powiem to, co sądzę na temat stóp procentowych w kontekście inwestorów, którzy kupują nieruchomości na wynajem za gotówkę. Następnie tych, którzy kupują nieruchomości na wynajem w kredycie lub mają ten kredyt w tym momencie. No i również jak na tą sytuację mogą patrzeć osoby, które zakredytowały się, zaciągnęły kredyt na mieszkanie, w którym mieszkają. Ale najpierw musimy zacząć od ustalenia pewnych faktów. Na rynku w tym momencie biją się fakty i newsy. Pewnie wiesz, o czym mówię. Tak? Newsy, kiedy emocje są rozbuchane do granic możliwości. Jakakolwiek zmiana na rynku jest komentowana od razu, że to już koniec, że już będzie tylko gorzej, że stała się jakaś bardzo zła rzecz. I te reakcje bardzo często, moim zdaniem, są wyolbrzymione, zupełnie bez potrzeby. Ja bym chciał na to spojrzeć troszkę spokojniej. Więc jakie są fakty? Po pierwsze, mamy za sobą szóstą z rzędu podwyżkę stóp procentowych. Nagrywam ten materiał 11 marca, więc w tym momencie stopa procentowa wynosi 3,5%, ta stopa referencyjna. Natomiast w sumie było 6 podwyżek od października 2021 roku. My się przyzwyczailiśmy do tego, że funkcjonujemy w środowisku niskich stóp procentowych, ale warto, żebyś zorientował się historycznie, jak to się kształtowało i zobacz, takie stopy procentowe, jak mamy w tym momencie, były w 2012 roku, 2013, wcześniej były jeszcze wyższe, rynek normalnie funkcjonował, nic się z tym rynkiem nie stało. Funkcjonujemy więc w pewnym przyzwyczajeniu, że stopy procentowe muszą być niskie, ale historia pokazuje nie tylko naszego kraju, również krajów bardzo wysoko rozwiniętych, że te stopy procentowe potrafią być znacznie wyższe niż te, które mieliśmy przez ostatnie lata. Także musimy zmienić swoje przyzwyczajenie. I to są fakty na dzisiaj. Istotna rzecz jest taka, że kiedy próbujemy patrzeć, co będzie w najbliższej przyszłości, to ewidentnie wszystkie znaki wskazują na to, że czekają nas jeszcze kolejne podwyżki stóp procentowych. Więc już teraz musimy się jako inwestorzy, jako osoby funkcjonujące na tym rynku przygotować, zastanowić, co to dla nas oznacza. Skąd wiadomo, że stopy jeszcze będą rosły? Wskazuję to kilka aspektów. Po pierwsze, stopy procentowe w tym momencie są niższe niż inflacja. Jak prześledzisz sobie, jak kształtuje się relacja między inflacją a stopami procentowymi, to zazwyczaj sytuacja jest taka, że stopa procentowa jest wyższa niż inflacja. W tym momencie od właściwie, tak zerkam na wykres, ale już od 2017 roku dość często ta inflacja wyskakiwała w części kwartałów ponad stopę procentową. Tym samym mieliśmy do czynienia z tak zwanymi negatywnymi stopami procentowymi, czyli sytuacji, kiedy inflacja jest wyższa niż stopy procentowe. I w takim środowisku funkcjonujemy już od 2017 roku, przy czym w tym momencie ta sytuacja jest bardzo wyraźna, bo inflacja ostatnia ogłoszona, oficjalna, to jest 9,2%, stopa procentowa 3,5%, w związku z tym ta różnica stała się bardzo duża. I takiej sytuacji nie mieliśmy właściwie odkąd rozpoczęły się przemiany rynkowe w Polsce, od 1989 roku takiej sytuacji nie mieliśmy, więc jest ona nowa.
I w związku z tym nie zaskakuje sam poziom stóp procentowych, tylko ich relacja stopy procentowych do inflacji. Z czego to wynika? No wynika z tego, że w ogóle po epidemii koronawirusa, po pandemii, wiele rzeczy, które się działy na rynku, wykroczyły poza ramy standardowych działań, no i właśnie taką sytuację mamy teraz. Kolejny aspekt, który mówi o tym, że te stopy procentowe pewnie będą dalej rosły, to jest zachowanie Narodowego Banku Centralnego i Rady Polityki Pieniężnej. Prezes NBP ogłosił ostatnio, że należy się spodziewać częstszych zebrań Rady Polityki Pieniężnej, tak, w domyśle, tak, żeby mogła ona szybciej te stopy procentowe podnosić niż raz na miesiąc, bo standardowo spotyka się raz na miesiąc. Zostało ogłoszone, że spotkania mogą się odbywać również co dwa tygodnie. Jest to dopuszczalne. Następnie KNF, Komisja Nadzoru Finansowego, wystosowała zalecenie, propozycję nowej regulacji, aby banki, rozpatrując zdolność kredytową kredytobiorców, brały pod uwagę oprocentowanie wyższe od bieżącego, nie o 2,5 punkta procentowego, jak do tej pory było w rekomendacji, tylko o 5 punktów procentowych. To oznacza, że banki najprawdopodobniej zostaną zmuszone przez KNF do oceny zdolności kredytowej kredytobiorców w sytuacji, kiedy stopy procentowe byłyby wyższe niż są w tym momencie. Te wszystkie zapowiedzi czynników oficjalnych są jeszcze dodatkowo wzmocnione kontraktami terminowymi, które wyceniają, przewidują, jaki będzie poziom stóp procentowych, poziom WIBOR-u, i w tym momencie te kontrakty terminowe wszystkie opiewają na ponad 4%, około 4,5%. One oczywiście mogą się mylić, bo rynek czasami źle antycypuje przyszłe zmiany, ale pokazuje, w jakim kierunku spodziewane są zmiany, więc wszystkie znaki wskazują, stopy procentowe będą rosły dalej. I do tego musimy się przyzwyczaić, do tego musimy zaplanować nasze działania. I teraz co o tym wszystkim myśleć, jak to sobie układać w głowie? Więc ustaliliśmy fakt. Stopy wzrosły, będą dalej rosły. Czy to jest koniec świata? Absolutnie nie. W związku z tym wszystkie takie przekazy epatujące emocjami, moim zdaniem, nie mają mocnego uzasadnienia. Oczywiście będą się działy rzeczy znaczne na rynku, rzeczy duże, pewne przetasowania, ale to nie znaczy, że nastąpi jakiś Armagedon czy koniec tego rynku. Dlaczego? Bo jeśli w 2008 roku stopa procentowa była na poziomie około 5%, rynek normalnie funkcjonował, jeśli jeszcze wcześniej, około 2004 roku, była ponad 6%, rynek normalnie funkcjonował, to będzie on również funkcjonował w sytuacji, kiedy te stopy jeszcze wzrosną teraz w kolejnych miesiącach. Po prostu będzie inna sytuacja, ale nic się nie zawali, będziemy musieli się po prostu do tego dostosować. I teraz, a propos tego dostosowywania, podzielmy w związku z tym nasze rozważania, takie bardzo praktyczne rozważania, praktyka, nie ekonomisty, teoretyka, tylko praktyka. Jak do tego podejść? W trzech sytuacjach. Po pierwsze, kiedy jesteś inwestorem kupującym za gotówkę, jesteś inwestorem, który ma już kredyt bądź planuje zaciągnąć kredyt i jesteś konsumentem kredytu, więc jesteś osobą, która zakupiła mieszkanie bądź lokal na wynajem, przepraszam, lokal do mieszkania samodzielnego, co w takiej sytuacji zrobić? Więc te trzy elementy. Przejdźmy więc do punktu pierwszego. Jesteś inwestorem kupującym za gotówkę. Tych na moim kanale jest najwięcej takich osób, więc witam Was wszystkich, którzy jesteście w takiej sytuacji. Moim zdaniem kupowanie mieszkań za gotówkę nadal ma duży sens. Oczywiście jest to dużo bezpieczniejsze niż kupowanie za kredyt. Jest to pewien truizm, każdy to mniej więcej z Was czuje, że mając kredyt, mając stałe zobowiązanie, oczywiście podejmujmy jakieś ryzyko. Rozwiązaniem na tą sytuację jest, jak zawsze, szukanie mieszkań o wysokiej rentowności. Nawet jeśli w tym momencie jesteś w stanie osiągnąć rentowność na poziomie 8-9% i jeśli ta inflacja jest na podobnym poziomie, to nadal pamiętaj, że grasz jeszcze również o zwyżkę wartości nieruchomości, nie tylko o ten bieżący czynsz, który ta nieruchomość wypłaca.
Ja pokazuję na innym moim filmie, który możesz tutaj znaleźć i kliknąć, to właśnie jak my osiągamy rentowności 8-9% w 2020 roku w Warszawie mieszkań na wynajem, jak to nadal jest możliwe, dzięki najmowi na pokoje. Teraz ten segment najmu, czy to mieszkań, czy pokoi, w ostatnim czasie dostał mocnego wiatru w żagle, wiatru sprzyjającego, który jest wynikiem po pierwsze bardzo gwałtownego napływu uchodźców, których część zostanie najemcami, część będzie chciała wynajmować mieszkanie na wynajem i to na pewno duża część, a poza tym rosnące stopy procentowe również sprawiają, że coraz bardziej opłaca się znowu wynająć mieszkanie niż kupować je, aby w nim mieszkać. W związku z tym ten napływ kolejnego popytu po stronie osób chcących wynajmować będzie sprzyjał wszystkim, którzy mają mieszkanie na wynajem w różnych segmentach tego rynku. Więc wzrost czynszów będzie powodowany wzrostem popytu i z kolei wzrost czynszów spowoduje, że zwiększy się rentowność tego najmu. Więc nawet jeśli w tym momencie jest to powiedzmy te 8% przynajmniej na pokoje, można się spodziewać, że w najbliższych miesiącach, kwartałach to się nie stanie z dnia na dzień, ale kiedy wygasną te umowy najmu, które w tym momencie obowiązują, kiedy pojawi się kolejny zastrzyk popytu w okolicach września, października, kiedy pojawią się nowi studenci przyjeżdżający do miast, te poziomy czynszów znowu wzrosną i poprawią rentowności. Pamiętaj, że stopa zwrotu z mieszkania to nie jest jedyna rzecz, którą inwestujesz, czyli ten czynsz bieżący wynajmowany to jest jedyna rzecz, którą inwestujesz kupując mieszkanie za gotówkę czy po prostu mieszkanie na wynajem. Jest to również oczywiście kolejnym elementem, to jest wzrost wartości tego mieszkania. Czy ceny mieszkań będą rosły, czy nie, to jest rzecz oczywiście na inny materiał. W tym momencie bardzo dużo elementów potężnych sił działa na rynku i o ile same stopy procentowe rosnące co do zasady sprawiają, że spada cena nieruchomości, znaczy spada, jakby działa negatywnie na cenę nieruchomości, bo zmniejsza się popyt na zakup mieszkania, bo kredyt staje się coraz droższy, staje się coraz mniej dostępny. To ile ta siła działa negatywnie, tak w tym momencie pojawiło się dużo czynników, które działa pozytywnie na ceny mieszkań. Jak już powiedziałem, ten element związany z napływem nowego, chociażby nowego popytu po stronie najmu, czy inflacja, która również napędza tak naprawdę ceny nieruchomości, one są ze sobą mocno sprzęgnięte, co wielokrotnie zostało udowodnione pomiarami słynnego wskaźnika Case-Shillera, który jest mierzony od 1890 roku w Stanach Zjednoczonych i ten wskaźnik mierzy, jaka jest relacja między ceną nieruchomości a inflacją czy ceny nieruchomości rosną wraz ze wzrostem inflacji. Ten wskaźnik jest mierzony w Stanach Zjednoczonych już od ponad 130 lat, jeśli dobrze liczę, i pokazuje jednoznacznie, że w sytuacji zwiększonej inflacji ceny mieszkań rosną w podobnym tempie jak inflacja. To ma pewne wytłumaczenie, chociażby rosnącymi kosztami produkcji nowych mieszkań, czyli budowy mieszkań, zarówno jeśli chodzi o materiały, które drożeją wraz z inflacją, jak i kosztami pracy, płacami, które rosną również w środowisku zwiększonej inflacji. Więc historyczne wskaźniki pokazują nam, że co do zasady nieruchomość nie będzie traciła na wartości, i będzie jej wartość rosła mniej więcej w takim tempie jak inflacja, a nawet ponad nią. Oczywiście to jest tylko historia, bardzo łatwo jest analizować, jak to się mówi, lewą stronę wykresów, czyli to, co było, co będzie w przyszłości, tego nie wiemy. Natomiast na pewno bardzo ważnym aspektem, kolejnym argumentem za tym, żeby nie odchodzić od inwestowania w mieszkania w sytuacji, którą mamy w tym momencie, to to, że tak naprawdę jest mało alternatyw w tym momencie, w bieżącej sytuacji do tego typu inwestycji. No bo oczywiście można myśleć o obligacjach, oczywiście można myśleć w ogóle o wyjściu za granicę i ulokowaniu swoich inwestycji, swojego kapitału za granicę, ale umówmy się, to rozwiązanie nie jest łatwe, ono nie jest dostępne dla wszystkich. Dla tych z Was, którzy mają dostępną gotówkę, szukają w tym momencie bezpiecznego
sposobu inwestowania, nieruchomości wydają się być jednym z pierwszych wyborów do rozważenia. Jest to w tym momencie czas bezpiecznych inwestycji. Ja też rozmawiam z osobami, które inwestowały do tej pory w startupy. Ten rynek w tym momencie bardzo spowolnił i w ogóle wszelkie takie inwestycje bardziej agresywne, liczące na radykalnie wyższe zwroty niż przynajmniej w nieruchomościach, no w tym momencie mocno wyhamowały. Wiadomo, czas zawirowań sprzyja bezpiecznym inwestycjom, a właśnie takimi inwestycjami są nieruchomości. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no tak, ale w czasach zamieszania rosnących stóp procentowych, o czym już mówiłem, może być tak, że będą spadać ceny nieruchomości. Może tak być. Oczywiście czasami ceny nieruchomości spadają. Ja zawsze mówię, inwestowanie w nieruchomości to jest sport długodystansowy. Jeśli chcesz inwestować na wiele lat w przód, 20, 30 lat, a może nawet dla przyszłych pokoleń, dla Twoich spadkobierców, to ja powiem Ci, że nie znam nikogo, kto by żałował zakupu nieruchomości dokonywanego w przeszłości. Jeszcze takiej osoby nie spotkałem, który mówił, kurczę, szkoda, że wtedy kupiłem. Spotkałem osoby, które żałują, że nie kupiły, kiedy było trochę taniej, owszem, i takich osoby znam wiele, natomiast przyznam szczerze, osoby, która by żałowała, że kiedyś nie kupiłem nieruchomości, nie spotkałem. I teraz oczywiście można sobie powiedzieć, dobrze, to ja poczekam na spadki, no bo wojna za granicą, no bo stopy procentowe będą działały negatywnie na ceny nieruchomości, co nie znaczy, że one spadną. To będzie element, który będzie się spierał z innymi siłami. Teraz który z nich stanie się silniejszy, jak rzeczywiście te ceny się zachowują, tego nie wiemy. Tego obiektywnie nie wiemy. Ale jeśli się by takie spadki zdarzyły, no to ktoś może chcieć czekać. Oczywiście jest to jakieś wyjście. Ja natomiast zawsze mówię, że tak zwany timing, czyli czekanie na dobry moment, jest bardzo trudne i bardzo ryzykowne, bo ja to sobie tłumaczę w bardzo prosty sposób. Załóżmy, że ceny nieruchomości spadną o kilka procent w najbliższym roku, dwóch, trzech. Spadki na ceny nieruchomości są też bardzo powolne. Nawet niech to będzie 10% przez 2 lata. Ale przecież ta nieruchomość dla mnie zarobi 8% rocznie, 9% rocznie. W związku z tym, nawet jeśli ta wartość spadnie, to i tak jestem zabezpieczony, bo to mieszkanie na bieżąco generuje czynsz. Więc czy czekać? Ja osobiście nie czekam, teraz się szykuję do zakupu kolejnego mieszkania, w związku z tym nie rekomenduję tego rozwiązania, ale z drugiej strony ktoś może chcieć czekać. To tyle myślę o osobach, które kupują na gotówkę. Ja nadal widzę duże zainteresowanie kupowaniem przez inwestorów, bo właśnie inwestorzy mający gotówkę chcą uciec przed inflacją i nawet to środowisko wysokich stóp procentowych im w tym w żaden sposób nie przeszkadza. Teraz, no dobrze, a co z drugą grupą inwestorów, czyli tymi, którzy zaciągnęli kredyt na nieruchomość, czy tymi, którzy może chcą to zrobić? Ja zawsze mówię, że inwestowanie wymaga pewnej cierpliwości. Inwestowanie w nieruchomości to nie jest inwestowanie w startupy, czy w jakieś obracanie, flipowanie, bo ja mówię o inwestowaniu na wynajem, gdzie masz zwroty rzędu 20-30% i tak dalej. Ja mówię o takim spokojnym, długofalowym podejściu do inwestowania. I do tego jest potrzebna cierpliwość. A ta cierpliwość polega między innymi na tym, że jak jakiś element, jakiś czynnik zmienia się chwilowo się zmienia, to należy po prostu ten moment cierpliwie przeczekać. Dlaczego? Jeśli kupiłeś nieruchomość na 30 lat, to nawet jeśli teraz, według zapowiedzi NBP-u, czeka nas 2, 3, może trochę więcej lat wyższych stóp procentowych niż przewidywaliśmy, to nadal należy ten moment przeczekać. To jest po prostu wielki test cierpliwości. Był wielkim szokiem dla nas COVID i pandemia, dla tych, którzy żyli z najmu. W tym momencie mamy kolejne szoki w postaci wojny, stóp procentowych, inflacji. Dużo rzeczy się dzieje, żyjemy w bardzo ciekawych czasach, też trudnych czasach. I właśnie w takich sytuacjach potrzebna jest cierpliwość. Kolejnym argumentem za tym, żeby nie panikować i nie robić jakichś gwałtownych ruchów w momencie, kiedy mamy już ten kredyt, jest to, że jeśli mądrze wynajmujesz tą nieruchomość, możesz się w najbliższym czasie spodziewać wzrostu cen najmu. Więc nawet jeśli w tym momencie masz miesiąc, dwa, trzy, a może nawet sześć miesięcy gorszych, w momencie, kiedy Twoje kontrakty najmu wygasną i będziesz podpisywał nowe umowy, bądź może masz tam jakieś możliwości waloryzacji kwot tego czynszu,
to poczekaj na wzrosty czynszów i zmieni się rentowność Twojego mieszkania, stanie się ona lepsza. Więc warto w tym momencie chwilę poczekać. Sytuacja w mojej ocenie poprawi się już za kilka miesięcy. A kilka miesięcy naprawdę w skali cyklu 300-letniego, 360 miesięcy, to naprawdę jest niedługi okres. Więc cierpliwość, cierpliwość. Wiem, że nam wszystkim jej czasami brakuje, ale tutaj bym rekomendował nie podejmować pochopnych decyzji. Jedną rzecz możesz zrobić. Pamiętaj, że nieruchomość, choć nawet z definicji jest czymś bardzo statycznym, z nazwy powiedzmy jest czymś bardzo statycznym, to pamiętaj, że zawsze możesz coś z nią zrobić. Mam tutaj na myśli przekształcenie formy wynajmu tej nieruchomości czy sposobu wynajmowania w rozwiązanie bardziej rentowne. Co można zrobić? Ostatnio pokazywałem Wam też na kanale, tutaj umieszczę link do tego filmu, kazus, gdzie zwrócił się do nas inwestor mający mieszkanie, które przynosiło mu 1400 zł czynszu miesięcznie, z taką sugestią, że to dla niego trochę za mało, co my możemy z tym fantem zrobić. I przekształciliśmy to mieszkanie, które było wynajmowane w całości, na mieszkanie, które było wynajmowane na pokoje. Efekt: z 1400 stało się 4600 zł przychodu i w filmie, który tutaj dla Ciebie linkuję, znajdziesz dokładny opis, co my tam zrobiliśmy, jak doprowadziliśmy do takiej sytuacji. W związku z tym, jak widzisz, możesz dokonać pewnych ruchów, mając już mieszkanie, starając się zwiększyć jego rentowność. Przemyśl, nie warto zamywać rąk, być może trzeba po prostu coś z mieszkaniem poprawić. No i trzeci przypadek. Dobrze, a co z sytuacją, kiedy nie jestem inwestorem, kupiłem mieszkanie, mieszkam w nim, płacę coraz wyższą ratę, co robić, jak żyć? Słynne już pytanie, jak żyć, panie premierze? Na szczęście nie jestem premierem, nie muszę wymyślać politycznych odpowiedzi, co z tym fantem zrobić. Natomiast oczywiście jest to sytuacja trudna, obiektywnie, i warto, nawet jeśli ten kanał zbiera głównie osoby inwestujące, to musimy mieć świadomość, jak w tym momencie funkcjonują również osoby po prostu, które kupiły mieszkanie na kredyt i w nim mieszkają. Tutaj właściwie nie ma łatwych odpowiedzi, bo oczywiście może być chór optymista, mówić proszę się nie martwić i tak dalej. Ale tak, po pierwsze, na pewno rekomenduję znowu dużo cierpliwości. Sytuacja, kiedy masz zakredytowane mieszkanie, w którym mieszkasz, jeszcze większej cierpliwości Cię wymaga niż w przypadku inwestora, no bo oczywiście trudniej jest, nie wiem, sprzedać mieszkanie, zrobić jakiś radykalny ruch, przeprowadzić się do mniejszego i tak dalej, bo wiadomo, całe centrum życiowe i tak jest z tym związane Twoje, z Twoim mieszkaniem tam, gdzie żyjesz. Inwestorowi łatwiej jest się pozbyć mieszkania niż osobie, która w nim mieszka. Tym bardziej sytuacja jest obiektywnie trudna. Obiektywnie trudna i nie ma co sobie oczu mylić. Natomiast znowu jest przejściowa. Pamiętaj, to jest sytuacja przejściowa. Według prognoz Narodowego Banku Polskiego oni prognozują takie widełki, niestety z prawdopodobieństwem tylko 50%, więc to jest trochę śmiech na sali, no bo co to jest prawdopodobieństwo 50%? Będzie albo nie będzie. Ale oni uważają, że inflacja będzie wysoka w Polsce i teraz zerkam, żeby Ci powiedzieć dokładne liczby, w 2020 roku już w tym momencie prognozowana jest między 9 a 12%, w 2023 roku między 7 a 11%, natomiast w 2024 między 3 a 5,7%. W związku z tym Narodowy Bank Polski spodziewa się, że różne działania podejmowane również przez Radę Polityki Pieniężnej sprowadzą inflację do niższych poziomów, około właśnie między 3 a 6% zaokrąglając w 2024 roku. Okej, i można powiedzieć, no tak, ale to jest aż za 2 lata. Owszem, to jest aż za 2 lata, to nie dzieje się przez kwartał, tego musimy mieć świadomość, więc będziemy płacić wyższe raty od kredytów przez najbliższe kilkadziesiąt miesięcy. Natomiast sytuacja jest przejściowa i znowu się zmieni. Można powiedzieć, że w 2025 sytuacja powinna ulec mocnej poprawie. Oczywiście nic nie jest pewne, ale tak mówią pewne przewidywania. Różnica w racie w tym momencie po ostatnich podwyżkach średnio dla osoby, która ma kredyt wartości około 300 tysięcy złotych na 30 lat, szacowana jest na nieduże kilkaset złotych, w porywach do 800, jeśli nastąpią dalsze podwyżki stóp procentowych. I to jest oczywiście kwota
istotne. Natomiast pamiętaj, że znowu masz na to wpływ, czy te kilkaset złotych więcej znajdziesz. Można oszczędzać, można znaleźć dodatkowe źródło przychodu i oczywiście to nie jest proste, ja wiem, łatwo jest powiedzieć, ale sytuacja też no, jest, tak jak powiedziałem, obiektywnie trudna, przejściowa, ale trudna i być może rozwiązaniem zamiast robić jakieś gwałtowne ruchy jest po prostu pomyśleć, czy jesteś w stanie dziś zaoszczędzić. Zawsze jak robiłem takie ćwiczenie u siebie w budżecie rodzinnym, zawsze są możliwości oszczędzenia, bądź po prostu porozmawiania w firmie, zmiana pracy, tak, żeby zdobyć pracę, zmienić ją, bądź dostać podwyżkę. I w tym momencie myślę, że też wielu pracodawców widzi, co się dzieje. Myślę, że będą też w związku z rosnącymi kosztami pracy, będą te podwyżki, więc może jesteś w stanie to wywalczyć. Realnie nie ma zbyt wiele opcji taka osoba, więc ale też nie ma co tutaj jakichś magicznych formuł wymyślać, po prostu te rozwiązania masz w zasięgu ręki. I teraz próbując to wszystko podsumować, ja uważam, że oczywiście to jest bardzo ważny czynnik jak stopy procentowe dla rynku nieruchomości, należy zachować spokój, należy szukać pewnych analogii do tego, co było, bo to nie jest koniec świata, takie sytuacje się zdarzały, takie sytuacje zawsze są tymczasowe, rynek jest zawsze cykliczny również w tym okresie. Żyliśmy w pięknych czasach niskich stóp procentowych, niskiej inflacji. W tym momencie wkraczamy w świat wysokich stóp procentowych, wysokiej inflacji. Musimy nauczyć się z tym żyć, ale rynek się do tego dostosuje. Ważnym elementem jest, który rozwiązałby tą sytuację, natomiast żaden z nas słuchających pewnie nie ma na to wpływu, to jest sytuacja, kiedy na rynku pojawiłyby się na dużą skalę prawdziwe kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej. Nie wiem, czy masz tego świadomość, ale Polska jest jednym z niewielu krajów w Unii Europejskiej, gdzie tego typu produkty właściwie nie istnieją, bo owszem, istnieją produkty kredytowe, gdzie stopa procentowa jest na kilka lat ustalona z góry, natomiast nie ma produktów, nie ma kredytów hipotecznych, gdzie ta stopa jest stała przez cały okres kredytowania. Co natomiast jest standardem na innych rynkach. Ja nie rozumiem, dlaczego nie ma wprowadzonych takich kredytów. Są tylko zalecenia, natomiast banki sobie z tych zaleceń nic nie robią i realnie takie oferty klientów nie przygotowały. Ale pomyśl, jakbyśmy teraz wszyscy się czuli, gdyby nasze kredyty hipoteczne były na stałej stopie procentowej, jak spokojnie byśmy teraz spali. Moim zdaniem jest to kwestia woli politycznej. Wystarczyłoby, że jeden bank, którego właścicielem jest Skarb Państwa, jeśli państwo by chciało, aby takie kredyty na rynku się pojawiły, jeśli ten bank stworzyłby dobrą ofertę dla kredytobiorców, inne musiałyby pójść za jego przykładem i ten rynek radykalnie by się zmienił na korzyść kredytobiorców. No niestety, jest tak, że z jakiegoś powodu taka decyzja nie jest podejmowana, nie jest to wymagane od banków, ale pomyśl, o ile łatwiej i spokojniej wszyscy byśmy funkcjonowali, gdyby takie produkty były dostępne. Ja głęboko wierzę, że one będą dostępne, tak jak przez ostatnie kilka lat, a już nie mówiąc o 25 czy 30 latach, rynek się dramatycznie zmienił na korzyść. Tak samo myślę, że za kilka lat będziemy mieli takie produkty dostępne i ten rynek będzie po prostu bardziej dojrzały, będzie bardziej przyjazny inwestorom i osobom kupującym dla siebie mieszkania. Jeśli chcesz poznać zdecydowanie więcej czynników, które kształtują takie kwestie jak cena nieruchomości, jak poziomy czynszu, to kliknij ten film tutaj, który w tym momencie Ci wyświetlam. Ostatnio go nagrałem specjalnie dla Ciebie, gdzie pokazuję dużo więcej innych czynników, omawiam je po kolei. Kliknij tutaj ekran końcowy i przekieruję Cię do tego filmu. A ja jak zawsze życzę Ci tymczasem dobrego najmu.